Ewangelia według świętego Łukasza. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem. Padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Można powiedzieć, że prawie dochodzimy do finału. Jakby jest to ostateczne natarcie Jezusa Chrystusa, czy Jezus przygotowuje się do ostatniego natarcia, a jednocześnie no, konfrontacja z szatanem, który ciągle jak gdyby poddaje go pokusom. Te pokusy, które pojawiły się na pustyni, one się nie skończyły. Jak widać, ciągle Jezus jest poddawany wszelkiego rodzaju jakimś sposobom zmienienia jego zdania, pójścia inną drogą, pójścia na skróty. Zresztą przy kuszeniu na pustyni tam mamy wyraźnie napisane, że szatan, diabeł odszedł do czasu, a ten czas jakby dopełnia się właśnie w tym momencie. Jezus znajduje się w Ogrodzie Oliwnym. Jakby Jego twarz, która się modli, już nie jest taka jak na Górze Przemienienia. Ona już nie jest tak jasna, nie jest tak piękna. Nagle Jego twarz staje się bardzo ciemna, bardzo dramatyczna. Można zobaczyć, że Jezus coś mocno przeżywa. Bardzo trafnym jest tutaj sformułowanie: Jezus przeżywa agonię, byśmy powiedzieli. U Greków agonia oznaczała nic innego jak przygotowanie się do agonów, czyli do walki przez zapasy, do walki poprzez jazdę konną. I ludzie, którzy do tej walki się przygotowywali, przeżywali bardzo wielkie napięcie, bardzo wielki dramat. To było takie mocne przygotowanie, które bardzo mocno się odbijało się na ich emocje. Jezus właśnie jest w takiej agonii, która wyraża się wręcz materialnie, kiedy nagle czytamy w Piśmie Świętym, że Jego pot zamienia się w krew. Ta krew się sączy. Można by powiedzieć, że już w tym momencie Jezus zaczyna oddawać krew za człowieka. W Księdze Izajasza, kiedy czytamy pieśń o słudze Jahwe, widzimy, jak sługa Jahwe był wrzucony do tłoczni, a ta tłocznia doprowadzała do tego, że wydawała konkretny napój. Byśmy powiedzieli, że dzisiaj Jezus Chrystus już jest zerwany, czy jest zrywany, bo już dojrzał i w tym momencie trzeba go wrzucić do tłoczni, żeby została wydana Jego krew. Ta krew będzie miała później swój charakter. To przy następnych naszych rozważaniach będziemy jakby tego dotykali. Ale właśnie ta tłocznia staje się tym momentem, kiedy Jezus Chrystus robi coś bardzo ważnego. Dzisiaj też Jezus Chrystus dotyka sfer pokus. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jeżeli więc chcemy w jakikolwiek sposób poradzić sobie z pokusami, które się w naszym życiu pojawiają, to pierwsza myśl to po prostu zacznij się modlić. Jeżeli dzisiaj w jakikolwiek sposób mówisz, że nie potrafisz sobie poradzić z wszelkiego rodzaju trudnościami, które się w życiu pojawiają, to zastanów się nad tym, w jaki sposób rzeczywiście ta modlitwa oddziaływuje na różnego rodzaju sytuacje. Czy się modlisz w momentach pokusy? Wszelkiego rodzaju duchowi przewodnicy mówią, jeżeli w Twoim życiu pojawia się pierwsza myśl, czyli pierwsza pokusa, która doprowadzi Cię może do grzechu, to ta pierwsza myśl jest jedynym momentem, w którym możesz po prostu powalczyć, którym możesz odrzucić. Jeżeli wejdziesz w dialog z tą pierwszą myślą, to wiedz, że za chwilę przegrasz. Dzisiaj więc, jeżeli w jakikolwiek sposób walczyć z nałogami, z różnego rodzaju pokusami, to staraj się walkę podejmować na fundamencie pierwszej myśli, pierwszej pokusy. To tutaj jest moment, kiedy jeszcze masz przestrzeń do decydowania. Później tej decyzji już nie będzie.